Rozwiążę teraz przykładowe zadanie z naszego portalu Khan Academy. Link do tego ćwiczenia jest w opisie filmu. No i tutaj proszą nas najpierw, żeby przepisać to równanie, które tutaj mamy, do postaci logarytmicznej. No tutaj mamy takie równanie w postaci wykładniczej. Mam, to znaczy, mamy jakąś liczbę, to się równa jakaś inna liczba do jakiegoś wykładnika, do jakiejś potęgi. No i teraz mamy to przepisać z użyciem funkcji logarytm. Tę samą informację, którą zawiera to równanie, mamy zapisać za pomocą funkcji logarytmicznej. No to jak to będzie wyglądać? Czyli muszę napisać że tak, że to jest logarytm teraz przy jakiej podstawie? No podstawa logarytmu jest taka jak podstawa tej funkcji wykładniczej, czyli 10. Czyli logarytm o podstawie 10 z jakiej liczby? No z tej liczby, która jest tutaj po lewej stronie, którą dostaniemy po podniesieniu podstawy do jakiejś potęgi, czyli 0.01 i to ma być równe no Wartość logarytmu to jest wartość tego wykładnika, czyli to będzie po prostu minus 2. Czyli moim zdaniem to równanie w postaci logarytmicznej będzie wyglądało tak, że logarytm w postawie 10 z liczby 0,01 to jest minus 2. I to jest dokładnie ta sama informacja. No bo ona nam mówi, że do jakiej potęgi trzeba podnieść 10, żeby dostać 0,01 do minus 2. No dobrze, teraz mamy w drugą stronę zrobić tutaj, przepisać to wyrażenie do postaci wykładniczej. No i tutaj mamy takie równanie, że logarytm w podstawie 7 z jakiejś takiej liczby to jest 2,7. No to co to znaczy? No to znaczy, że 7 do potęgi takiej jak wartość tego logarytmu, jaki jest ten wykładnik, czyli 2,7 ma być równe tej liczbie, która tutaj jest argumentem logarytmu, czyli 1,9,1,3,2,2. Moim zdaniem tak to powinno wyglądać. I to równanie zawiera dokładnie tę samą informację, co to równanie, że 7 do potęgi 2,7 to jest 191.322, czyli 191 i 322. setne. Dlatego, że logarytm z tej liczby o podstawie 7 to jest 2,7. To sprawdźmy, czy dobrze to zrobiłem. Dobrze. Zachęcam do samodzielnego rozwiązywania tego typu zadań.